Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o czymś, co mnie spotkało w sumie pierwszy raz od półtora roku, ponieważ od półtora roku prowadzę y, intensywną sprzedaż na Allegro i pierwszy raz spotkało mnie coś, coś takiego. I już Wam opowiadam od samego początku. Klientka 18 lutego dokonała u mnie zakupu. Za 5 zł, tak jak tutaj sobie widzicie, od razu opłaciła zamówienie, po czym to zamówienie anulowała. I teraz sobie jeszcze szybko zerknę na datę. 18 to jest piątek. No i piątek. Potem była sobota i niedziela, gdzie były te ogromne wichury, nie było prądu. Ja praktycznie prąd odzyskałem dopiero w poniedziałek, czyli 21 można powiedzieć. No ale w sumie mniejsza z tym. Klientka kupiła, anulowała. Ja takie zamówienia sprawdzam sobie raz na jakiś czas. Wchodzę sobie po prostu w Allegro, klikam wszystkie. Jeżeli jakieś zamówienie było opłacone, no to praktycznie od razu oddaję klientce czy klientom pieniądze. Praktycznie wydaje mi się, że codziennie, co dwa dni, to sobie wchodzę, klikam sobie i tę kasę im od razu oddaję, żeby nic tam nie, nie wisiało. Tutaj akurat w tym przypadku no był to piątek, sobota, niedziela, potem w poniedziałek odzyskany prąd, czyli to był młyn niesamowity. Ponieważ wiecie, musiałem nadrobić ten poniedziałek, w ten wtorek, dopiero tak naprawdę usiadłem, yy, usiadłem można powiedzieć, na tyłku i yy, y, 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 y wszystko było gotowe, i to zamówienie gdzieś tam wiecie. No, już 5 dni minęło, to spadło gdzieś tam na sam, na sam dół, można powiedzieć, i nie weryfikowałem dokładnie tych, 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 no, tych zamówień, bo nie było po prostu czasu. No, tak się akurat złożyło. I teraz tutaj widzicie już maila, którego otrzymałem 24 lutego. Pilnie skontaktuj się z nami i ostatecznie wyjaśnij problem transakcyjny z kontrahentem tym i tym. Oczekujemy na udokumentowanie rozwiązania sprawy. Jeżeli sprawa nie zostanie wyjaśniona na Twoje konto, nałożymy sankcje zgodnie z artykułem 2, tam 12 regulaminu. W tym regulaminie jestem napisany, że po prostu zostanie zablokowane moje konto na Allegro, jeżeli nie, nie wyjaśnię tego, więc dość. Dość mocne, dość mocne tutaj można powiedzieć przewinienie zrobiłem. Ja aż tutaj stanąłem, stanąłem, stanąłem dęba, można tak powiedzieć? No, stanąłem dęba, można powiedzieć, i, i od razu sprawę załatwiłem, natychmiast sprawdziłem, zweryfikowałem o co chodzi. Według tej korespondencji wychodzi, że jeszcze otrzymałem pierw, pie, wcześniejszego maila, czyli nie 24 lutego, tylko 21 lutego, to był poniedziałek. Tego maila nie otrzymałem, nie mam go. Nie mam go w żadnym archiwum, w spamie, nie mam go po prostu nigdzie. Jestem przekonany, że go nie otrzymałem, ponieważ skrzynka pocztowa jest na bieżąco czyszczona i nie ma jest zero po prostu wiadomości. Jak jakaś wiadomość wpływa na skrzynkę, to od razu jest weryfikowana, sprawdzana i załatwiana. Dlatego tego maila nie było. Już wam pokazuję, co tam dalej. Ja tam od razu wszedłem, szybko zwróciłem klientce pieniądze i tak naprawdę napisałem tam wiadomość, że zwróciłem klientce pieniądze, że nie zauważyłem, że to, że to, że to i tutaj dostałem taką odpowiedź od Allegro. Dziękuję za wiadomość. Kupująca zgłosiła się. Aha, ja mówię, dlaczego kupująca się nie zgłosiła do mnie? Ja w ogóle mówię, nie wiedziałem o tej sytuacji, wiecie? Chciałem sprawę, yy, chciałem sprawę tak jeszcze szybko z Allegro wyjaśnić i zawinąć pod dywan. No bo, no bo co tutaj się dużo rozwodzić? I odpisali mi z Allegro. kupująca zgłosiła się do nas, ponieważ nie. Aha, kupująca, ponieważ nie otrzymał zwrotu pieniędzy, za anulowany zakup. Dlatego też wysłaliśmy do pana maila w tej sprawie. Widzę, że sprawa niebawem zostanie rozwiązana, ponieważ przelew jest w trakcie realizacji. No i wiecie, temat porzucony, zapomniany, wszystko szybko tam poszło. 24 przelałem. U 18 zostało zakupione no to 6 dni biorąc pod uwagę to, że jeszcze był weekend w międzyczasie no to wiecie no to mówię sprawę zamiotłem pod dywan i ja sobie wchodzę na Allegro, a widzę, że to ostrzeżenie w jakości mojej sprzedaży jest. I natychmiast napisałem tam maila na kilka linijek yy, i otrzymałem odpowiedź. Wiadomość wysłaliśmy 21 i 24 lutego. Zwrot został wykonany po ostrzeżeniu. Dodam, że informacja o decyzji klienta odnośnie anulowania zamówienia jest Państwu przekazywana. Klient nie musi podejmować kontaktu dodatkowego. Istotny jest e, złożony przez niego wniosek o anulowanie zamówienia. Jeżeli chcą Państwo odwołać, się, proszę. Aha, bo ja napisałem, że chcę się po prostu odwołać i że nigdy takiej sytuacji nie miałem jeszcze, że to jest tak naprawdę pierwszy raz, więc chciałem, żeby to w jakiś sposób, e, nie wiem, w jakiś sposób, żeby mi to, no żeby mi to, nie wiem, odpuścili czy po prostu. Wiecie, no bo ja jestem sprzedawcą, a zrealizowałem, nie wiem, w tym roku 50 tysięcy przesyłek, jak nie lepiej. Wszystko praktycznie oddaję klientom natychmiast, załatwiam natychmiast. Jestem super sprzedawcą przez cały praktycznie czas. W jakości sprzedaży miałem 900 punktów. No i. No i jeżeli chcą Państwo skorzystać, z, yy, proszę się do odnośnika, no to ja będę jeszcze pisał reklamację. Jeszcze nie napisałem, ponieważ muszę regulamin dopiero przeczytać dokładnie, ile mam czasu na zwrot. Może wymieniliście podobną sytuację, to dajcie znać w komentarzu. Aha, bo ten mail, który teraz tutaj widzicie, powinien być wcześniej. Dziękuję za wiadomość. Jako serwis jesteśmy zobligowani do reakcji na zgłoszenia użytkowników. Kupująca zgłosiła nam, że nie otrzymała zwrotu pieniędzy. 21 lutego, w związku z czym, czyli z 18, klientka zgłosiła, że nie otrzymała 21 lutego, czyli przez weekend, że po prostu nie dostała zwrotu pieniędzy i klientka to zgłosiła bezpośrednio do Allegro. W związku z czym wysłaliśmy do Państwa upomnienie w tej sprawie. Przy ponownym kontakcie zwrot nie został jeszcze zlecony, dlatego mieliśmy podstawy do wysłania ostrzeżenia. Z naszych danych wynika, że dopiero po nałożeniu ostrzeżenia zlecili Państwo zwrot pieniędzy od kupującej. Nie mamy podstaw do usunięcia ostrzeżenia, jednakże oznaczyłam sprawę jako rozwiązaną. Pamiętajcie, że rozchodzi się o 5 zł. Ja rozumiem, ja, ja bardzo dużo rzeczy rozumiem. I napisałem, że nie mamy podstaw do usunięcia ostrzeżenia, to ja napisałem, że może podstawą powinno być. Wzorowo, nie wiem, zrealizowany 50 tysięcy zamówień, bo już byłem po prostu, wiecie, tak zły, że, że na bieżąco odpisywałem. Ja rozumiem, że, że jest regulamin, trzeba przestrzegać regulamin, I jeszcze ten regulamin muszę doczytać, także jak macie informacje, to mi dajcie znać, to napiszę po prostu do Allegro, napiszę do Allegro, co napiszę, no będę się odwoływał od tej decyzji, od tego ostrzeżenia, bo za chwileczkę zobaczycie, jaką ma to wpływ na jakość mojej sprzedaży. Wydaje mi się, że ten odcinek będzie dość ciekawym, yy, dość ciekawie pokaże, w jaki sposób traktowani są sprzedawcy na Allegro. Znaczy, nie w jaki sposób są traktowani, tylko że są po prostu nie są traktowani, no można powiedzieć, po ludzku, tylko są traktowani jako, no właśnie, nie wiem jak to, jak to ująć, to no bo jak ja realizuję, jak ja generuję dla Allegro. Nie wiem, zamówienia, zamówień za 200 tysięcy złotych. Realizuję kilka tysięcy zamówień miesięcznie, z czego prowizji płacę po 50, 60, 70 tysięcy w miesiącu i ja dostaję ostrzeżenie z groźbą zablokowania konta o 5 złotych, no to, no to nie wiem, po prostu wiecie. Takie coś zaraz mnie motywuje do tego: idź na Amazon, idź na Shopi, idź do Mpiku, idź na od Bardziej zacznij promować swój sklep internetowy, zacznij robić to, to, to. I to jest jedna taka dosłownie wiadomość, która tak naprawdę napędza mnie, żebym, żebym ruszył gdzieś, gdzieś indziej. No bo, no bo. No bo... Och! i teraz widzicie Twój poziom jakości sprzedaży. Aktualnie mam 811 punktów, jest to nadal super. Jest super, ale zobaczcie, aha, tylko 3%, 3 sprzedawców na Allegro radzi sobie lepiej od Ciebie. 811 plus. Ostrzeżenie 1, ważne 30 dni, czyli 811 plus 80, 891 punktów powinienem mieć. Chciałem tam jeszcze poprawić troszeczkę eany, czyli dodać tam trochę więcej jeszcze tych eanów, żeby miał więcej punktów I, bym ch i chciałem się po prostu już wejść na pułap powyżej 900 punktów i cały czas się na tym poziomie trzymać, ale no widocznie nie jest mi to dane. A no i jeszcze chciałbym zapytać, jak tam wasza sprzedaż w związku z tym, co się wydarzyło w czwartek. Jak widzicie, tutaj, czwartek u mnie sprzedaż spadła. No, tak, biorąc pod uwagę te tabelki, no to o ile? Jakby to określić? O 30%? No, gdzieś tak 30% jest mniejsza w czwartek niż powinna być. 50% prawie jest mniejsza, no 50% aż nie jest. 40% jest mniejsza w piątek, w sobotę też jest mniejsza i w niedzielę też jest mniejsza. Sprzedaż spadła diametralnie, ale to nie tylko tutaj. To jest tak naprawdę tutaj mamy powiedzmy 12, no z 30% można stwierdzić, że od tego wydarzenia głośnego spadła mi sprzedaż o 30%. W, 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 wśród dropshippingowców sprzedaż spadła jeszcze bardziej, no bo ja jestem najbardziej, można powiedzieć, największym kątem na Allegro, najbardziej popularnym. To u mnie to się jakoś jeszcze tam wiedzie w drodze rozpędu, że ci klienci wracali się utrzymało, ale dropshippingowcy naprawdę dostali mocno po dupie, czyli ci mniejsi sprzedawcy, plus sklep internetowy. W, w sobotę w piątek, sobotę i niedzielę tak zazwyczaj z 3000 było do wypłaty w sklepie internetowym. Teraz chyba wpłynęło przez cały weekend. Nie wiem, tam zarobku 400 zł było czy 500. Także tutaj sprzedaż można powiedzieć spadła o 70%, nawet 80%, czyli ja dostałem bardzo mocno, bardzo mocno po tyłku. I wiem, że chłopaki bo odpaliłem takiego live'a tam żeśmy rozmawiali, yy, no to te to nie tylko u mnie tak sprzedaż spada. Wydaje mi się, że jest to spowodowane po prostu nastrojem, że ludzie zamiast siedzieć w internecie i kupować, to śledzili wiadomości, po drugie jest to, że no, że po prostu nastrój taki, wiecie, na takie pierdoły, na takie zakupy nie był zbyt dobry, wiecie, wszyscy przybici, y, informacje, że paliwa na stacjach nie ma, jakieś istne wariactwo. Tutaj trzeba latać, tutaj trzeba latać, tam to, tam tam to. potem trzeba nagle tym ludziom pomóc. No to wszyscy się organizują w jakiś sposób, żeby pomóc. Też o tym myślą bardziej i ta sprzedaż po prostu bardzo mocno Siadła akurat w mojej branży. Może wy sprzedajecie coś innego, to dajcie znać, gdzie branża wystrzeliła.